Pięknie wydanych książek dla młodszych czytelników jest wiele, jednak niewiele jest takich, które poza wizualną oprawą niosą przekaz. Uczą, wzruszają, a przede wszystkim ich fabuła może zachwycić nie tylko młodszych czytelników, ale i dorosłych. Dziś pokażę i opowiem o nowej książce Majlundę, która zdecydowanie należy do książek nie tylko pięknie wydanych, ale i uczących niezależnie od wieku. Majlundę to autorka takich bestsellerów jak Historia pszczół, Ostatni, czy książki dla dzieci Śnieżna Siostra, której recenzja jest już na kanale, link będzie w prawym górnym rogu i na dole w opisie. Dziś powiem Wam o książce o tytule Strażniczka Słońca, która tak się prezentuje. Książkę do recenzji podesłało wydawnictwo literackie, za co bardzo gorąco dziękuję. Książka, jak widzicie, zachwyca na szczęście nie tylko z zewnątrz, ale i w środku. Jest to wizualny majsterszczyk, ale dość już o wizualiach, do nich wrócę później. Czas bym Wam powiedziała, o czym jest ta książka. Tym razem autorka przedstawia nam dziewczynkę o imieniu Iria, która mieszka z dziadkiem w świecie bez słońca. Wyobrażacie sobie budzić się każdego ranka i nie widzieć słońca przez wiele, wiele lat? Brak słońca to nie wszystko, co uległo zmianie. Bez słońca, co oczywiste, nie ma pół roku, a co za tym idzie, świat stale wygląda tak samo. Nie ma też dnia i nocy, za to panuje wieczny zmierzch. Jak w Norwegii, tylko że w Norwegii noc polarna trwa tylko pół roku, a potem słońce wraca. W świecie dziewczynki słońca nie ma od wielu, wielu lat. A jakby tego było mało, z nieba leje się nieustannie siąpiący deszcz. Ciężko żyje się w takim miejscu, nawet gdy masz rodzinę i nie znasz innego życia. Nigdy nie poznałeś świata z porami roku, zmieniającymi się nieustannie. Jednak Iria i tego nie ma. Mieszka z dziadkiem, gdyż jej rodzice i rodzeństwo od dawna nie żyją. I pewnie sobie teraz myślicie, hej, mieszkanie z dziadkiem to jest najfajniejsze życie, bo przecież dziadkowie są super. I powiem Wam, że ja początkowo też tak myślałam. Jednak Majlundę to pisarka, która nigdy nie idzie na łatwiznę. Nie tworzy banalnych historii, opierając ich na schematach. O nie! Zawsze stara się przedstawić relacje w ciekawy i inny sposób. I tak też jest i w tej historii, gdzie więź z dziadkiem nie jest banalna i oklepana, a bardziej złożona. Są w niej głęboko skrywane emocje, o których żadna ze stron nie potrafi, a może nie chce mówić. Jednak takie przedstawienie kontaktu między dzieckiem a dziadkiem jest dla mnie bardziej autentyczne. Szczególnie patrząc na to, w jakim świecie przyszło im żyć. Gdzie emocje nie są najważniejsze, a to co jest najważniejsze to przetrwanie, życie, jedzenie i dach nad głową. A skoro już jestem przy dziadku, to nie jest to typowy dziadek odpalający telewizję czy siedzący przy komputerze, a bardzo szanowany mieszkaniec, bez którego inni pomarliby z głodu. Co 3 dni przynosi on bowiem mieszkańcom warzywa i owoce wyhodowane przez siebie w szklarni, która należy do rodziny dziewczynki. Jak możecie się domyślić, brak słońca i nieustanny deszcz nie ułatwia uprawy roślin na porach. Na szczęście w szklarni są lampy i jest odseparowana od deszczu, więc dziadek dziewczynki ma dogodne warunki pod uprawę roślin i dostarczanie ich mieszkańcom. Nie jest jednak łatwo wykarmić całą wioskę z jednej szklarni. Niewiele jest jedzenia do podziału, co widać szczególnie po dzieciach, które nie rosną prawidłowo, są chude, zszarzałe na twarzy i stale mokre jak cały świat. Tak więc wygląda życie wchodzącej powoli w okres dojrzewania Lili. I pewnie takie życie by wyglądało do samego końca, gdyby nie zostawiona przez dziadka kanapka na stole, którą pewnego razu zapomniał ze sobą zabrać do szklarni. Dziewczynka pomimo trudnej relacji z dziadkiem bardzo go kochała i była mu wdzięczna za ogrom pracy, którą wkładał w wyżywienie mieszkańców i jej samej. Postanowiła więc zanieść kanapkę do szklarni dziadkowi, choć wiedziała, że nie może do niej wchodzić, tak jak inni mieszkańcy. W końcu to najważniejszy budynek w całej wsi, jakby nie patrzeć. I dziadek nie tylko zabraniał wchodzić do szklarni, ale nawet poobklejał okna papierem, tak żeby nikt z zewnątrz nie widział rosnących tam roślin. Zapewne w myśl przysłowia, czego oczy nie widzą, temu sercu nie żal. Dziewczynce w końcu udało się dotrzeć do szklarni, a musicie wiedzieć, że była ona daleko od domu czy wioski. Na drzwiach od razu zauważyła zawieszkę, nieupoważnionym wstęp wzbroniony. Zapukała więc, wiedząc, że nie może wejść do środka, jednak nikt jej nie odpowiedział. Stała i czekała, ale wewnątrz było cicho, jakby nikogo nie było. Obeszła więc szklarnię dookoła i zauważyła małą dziurę, przez którą można było zajrzeć do wnętrza szklarni. To, co tam zobaczyła dziewczynka, zmieniło wszystko. Okazało się bowiem, że w środku jest pusto, po dziadku ani śladu. Ale nie to było najgorsze. Najgorsze było to, co z przerażeniem odkryła dziewczynka. A mianowicie, że w środku nie ma bujnej roślinności, a przegniłe warzywa i owoce. Wszystkie niedojrzałe i mizerne. Jak i skąd dziadek dziewczynki brał tę dojrzałą i przepyszną zieleninę? Gdzie się podział dziadek? Kto zabrał słońce i dlaczego? Ja Wam na te pytania nie odpowiem, odpowiedzi znajdziecie tutaj.
Strażniczka Słońca to kolejna doskonała propozycja zarówno dla młodszych, ale i starszych czytelników. Autorka ponownie przedstawia ciekawy świat i problemy go dosięgające, które tylko z pozoru nas nie dotyczą. Książka pokazuje, jak ważna jest równowaga w przyrodzie, ale i w życiu. Niczego nie może być za dużo ani za mało. Po raz kolejny mamy opisane trudne emocje oraz to, jak one wpływają na dojrzewającą osobę. Są to emocje odmienne od tych, które były ukazane w poprzedniej książce dla dzieci Mai Lunde, czy jej śnieżnej siostry. Tym razem jest duży nacisk na nieumiejętność komunikowania się i wyrażania swoich uczuć. Nieważne, czy są one pozytywne, czy negatywne, należy nauczyć się je wyrażać w odpowiedni sposób. Nie jest to jednak tylko historia dziewczynki i jej dziadka, gdyż w trakcie fabuły poznajemy chłopca oraz jego psa z nie mniej ciekawą historią, która wzrusza i uczy tym razem pogodzenia się z przeszłością i ruszenia dalej. Poznajemy też postać tytułowej Strażniczki Słońca, która do przyjemnych postaci nie należy, ale więcej wam o niej nic nie powiem. Nie zabrakło też wątku o przyjaźni czy rodzącym się uczuciu, odwadze, poświęceniu. Ta książka to kolejny emocjonalny roller coaster, na który wsiadamy na początku, a wysiadamy na ostatniej stronie. Gdy zaczęłam czytać tą książkę, to od pierwszych chwil miałam takie uczucie, jakbym powróciła do domu po długiej, bardzo długiej podróży. Kocham styl Mai Lunde, jej lekkość i kreatywność oraz to, że potrafi wzruszyć i pozostawić z uczuciem niedosytu. Czasami jest tak, że książka wam się podoba, ale jednak chcecie zobaczyć jej finał, chcecie, by opowieść się skończyła. A czasami jest tak, że czytacie kolejne strony i nie chcecie, by ta historia i świat w niej przedstawiony dobiegł końca. Chcecie w nim pozostać i to jest właśnie jedna z tych historii i z tych światów, które czytacie z zapartym tchem, ale chcecie, żeby jakimś magicznym sposobem ona nigdy się nie zakończyła, by nie ubywało wam stron. Podziwiam też Maję Lunde za to, że potrafi odnaleźć się w każdym gatunku. Jeszcze niedawno czytałam jej ostatnią książkę o tytule Ostatni, która była skierowana typowo dla dorosłego czytelnika, która była bardzo mroczna, bardzo smutna, bardzo przygnębiająca, a teraz czytam książkę, która jest skierowana zarówno do młodszego, jak i starszego czytelnika i autorka się w tym nie gubi, co nie jest łatwe dla pisarzy, którzy piszą w jednym gatunku przez wiele lat. Jednak Maja Lunda nie ma z tym najmniejszego problemu i za to ją naprawdę mega podziwiam. Obiecałam wam na początku tego filmu, że wrócę jeszcze do oprawy wizualnej tego utworu, a oprawa wizualna zachwyca. Ilustracje pięknie ukazują emocje na twarzach bohaterów i historię w najmniejszych detalach. Pozwalają wczuć się i wejść w ten świat jeszcze głębiej i jeszcze mocniej. Oprawa to klasa sama w sobie, jednak to, co jest bardzo istotne i to, co będę tutaj podkreślać, to to, że ta oprawa nie jest zdaniem głównym. I o tym warto pamiętać, jest jedynie wisienką na tym przepysznym torcie, dopełniając treść. I gdyby treść tej opowieści nie była tak doskonała, to te ilustracje nie miałyby żadnego znaczenia. Gdyż książki czytamy nie dla ilustracji, a dla fabuły czy nauki. Wszystkie ilustracje, które znalazły się w tej książce, można spokojnie wydrukować i powiesić na ścianie. Ja czekałam na Strażniczkę Słońca, o czym wam już mówiłam w booktagu i nie myliłam się co do tej książki, warto było na nią czekać i przeczytać ją. To jest piękna uczta nie tylko dla oczu, ale i umysłu i serca. Ja ze swojej strony mogę wam ją tylko polecić i właśnie to teraz zrobię. Na dole pod filmem macie link do wydawnictwa literackiego, w którym możecie kupić Strażniczkę Słońca od Mai Lunde zarówno w formie fizycznej, jak i e-booka, który nie ustępuje wydaniu fizycznemu. Ja powoli będę się z wami żegnać, bardzo wam dziękuję za oglądanie tego filmu, jeszcze raz dziękuję wydawnictwu literackiemu za podesłanie tej pięknej książki do recenzji, a wam dziękuję za wysłuchanie i obejrzenie tego filmu do końca. Jeśli ten film wam się spodobał, to zostawcie mi łapkę w górę, to was nic nie kosztuje, a mnie bardzo motywuje. To tyle, do zobaczenia w kolejnym filmie, pa pa!